Najcieplejsze pozdrowienia dla naszych drogich katolików. Cieszymy się, że możemy powitać Cię z powrotem na naszym kanale, życząc Ci dnia pełnego łaski w Chrystusie. Zanim zaczniemy dzisiejsze przesłanie, módlmy się do Maryi. O Maryjo, umiłowana Córko Boga Ojca, powierzam mego ducha Waszej opiece. Trzymajcie życie Boże w moim sercu i nie pozwólcie mi stracić go za grzech. Chrońcie mój umysł i wolę, aby wszystkie moje myśli i pragnienia podobały się Bogu. Zdrowaś Mario, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Błogosławieni jesteście wśród kobiet i błogosławiony owoc Waszego łona, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci. Amen. W spokojnej wiosce Medjugorje, znanej jako scena niezwykłych zjawisk i boskich objawień, pojawiło się nowe proroctwo, wywołujące panikę i troskę, szczególnie wśród papieża w Watykanie. To proroctwo, przypisane wizjonerce Mirianie, zwiastuje nieuchronną i monumentalną zmianę, której kulminacją będą 2025. Przez dziesięciolecia wierzono, że Dziewica Maryja, Matka Jezusa, regularnie pojawia się w grupie wizjonerów w Medjugorju, przekazując przesłania miłości, nadziei, a czasem proroczych ostrzeżeń. Najnowsze z tych proroctw przyciągnęły globalną uwagę ze względu na ich powagę i pilne przesłanie, które zawiera. Dziewica Maryja poprzez te objawienia wezwała ludzkość do refleksji i przygotowania się na nadchodzące czasy, wzmacniając znaczenie wiary i modlitwy. Pozostańmy stanowczy w wierze i uważni na przesłania, które są do nas wysyłane. Obyśmy żyli każdego dnia w komunii z Bogiem i pod ochroną Matki Bożej. Widzący Medjugorje ogłosili zbliżający się koniec świata i pilną potrzebę oczyszczenia. To przesłanie nie jest izolowane, jest powiązany z wcześniejszymi proroctwami maryjnymi, takim jak zagadkowa trzecia tajemnica fatimska. Trzeci sekret, ujawniony przez Kościół katolicki, przewidywał znaczące wydarzenia i wywarł trwałe wrażenie na postrzeganiu proroctw maryjnych. Proroctwo z Medjugorja za 2025 jest przedstawione jako kontynuacja tych historycznych proroctw, podkreślając znaczenie boskich orędzi dla ludzkości. Głównym tematem tego nowego proroctwa jest pilne wezwanie do pokuty i zbawienia. Dziewica Maryja wzywa ludzkość do ponownego rozważenia swoich działań, otwierając swoje serca na współczucie i braterską miłość, jako jedyną drogę do zbawienia w obliczu nieuchronnej katastrofy. To przesłanie, pełne duchowej troski, wzywa również do radykalnej zmiany kierunku świata, zachęcając ludzi do otwarcia serc na współczucie, aby zmienić bieg zbliżających się wydarzeń. Proroctwo wykracza poza ludzkie królestwo i opisuje Ziemię jako cierpienie z powodu grzechów ludzkości. Podkreśla zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby jako bezpośrednie konsekwencje działań człowieka. Jest to wzruszające wezwanie do refleksji nad naszym wpływem na środowisko i podkreśla potrzebę zrównoważonego i pełnego szacunku podejścia do naszej planety. Krótko mówiąc, przesłanie Medjugorja za 2025 to potężny apel do ludzkości, aby zwróciła się do Boga, objęła współczucie i pracowała na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości pełnej braterskiej miłości. Abyśmy usłyszeli i działali zgodnie z tymi boskimi apelami. Proroctwo przedstawia cierpienie Matki Ziemi jako znak i wezwanie do przywrócenia harmonii między ludzkością a naturą. Jeśli chodzi o konkretne prognozy, proroctwo przewiduje serię nieuchronnych, katastroficznych wydarzeń, trzęsienia ziemi, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe i pandemie są wymieniane jako namacalne przejawy ludzkich działań. Przesłanie ostrzega przed zbliżającym się globalnym chaosem, zniszczeniem i zmianą kolejności narodów, co skłania ludzkość do wytyczenia nowej ścieżki. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tego proroctwa jest ostrzeżenie o okresie 72 godzin ciemności, znanym jako 3 dni ciemności. W tym czasie ludzie powinni przygotować się na przetrwanie i uważać na obcych. Ta część przesłania podkreśla potrzebę gotowości do stawienia czoła ekstremalnym sytuacjom, nie tylko fizycznym, ale także duchowym. Proroctwo wskazuje, że przygotowanie jest nie tylko fizycznym zaangażowaniem, ale wymaga jedności, refleksji i duchowej gotowości. Wiara, pokora i miłość są przedstawiane jako tarcze przed rozpaczą w tym mrocznym okresie, podkreślając znaczenie odporności i nadziei w obliczu nieznanego. Gdy zagłębiamy się w warstwy tego proroctwa, odkrywamy złożone przesłanie,
które przeplata aspekty duchowe, środowiskowe i społeczne. Służy jako wyraźne wezwanie do ludzkości, skłaniając ich do stawienia czoła własnym grzechom, przywrócenia harmonii z Matką Ziemią i przygotowania się na bardziej współczującą i zrównoważoną przyszłość. Krótko mówiąc, proroctwo Medjugorja za 2025 to potężny apel do ludzkości, aby zwróciła się do Boga, objęła współczucie i pracowała na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości pełnej braterskiej miłości. Obyśmy usłyszeli i działali zgodnie z tymi boskimi apelami. Przygotuj się na zbliżające się katastroficzne wydarzenia. Wpływ tego proroctwa jest głęboki, dotykając zarówno wierzących, jak i niewierzących oraz stawiając podstawowe pytania dotyczące naszej odpowiedzialności za planetę i jej mieszkańców. Pomimo kontrowersji związanych z ich autentycznością i intencjami, przesłanie pokuty, braterskiej miłości i duchowej gotowości skłoniło wielu do ponownego rozważenia swoich życiowych wyborów i poszukiwania głębszego sensu. Oczywiście żadna historia nie jest kompletna, bez kontrowersji. Niektórzy twierdzą, że objawienia Medjugorja i proroctwo o 2025 są manipulacjami lub nieporozumieniami objawień maryjnych, powołując się na brak konkretnych dowodów lub oficjalną aprobatę Kościoła katolickiego. Inni postrzegają to jako wykorzystanie obaw ludzi o korzyści polityczne lub finansowe. Kościół katolicki ostrożnie podchodził do zjawiska Medjugorja przez lata. Chociaż na szczeblu diecezjalnym uznano objawienia, Stolica Apostolska nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia na ten temat. Niektórzy w hierarchii kościelnej wyrażają wątpliwości co do autentyczności objawień, podczas gdy inni podkreślają duchowe znaczenie przekazywanych orędzi. Pomijając kontrowersje, proroctwo Medjugorja o 2025 wywołało szerszą refleksję na temat duchowego wymiaru ludzkości. Jego przesłanie pokuty i braterskiej miłości podkreśla pilną potrzebę głębokiej zmiany w naszym życiu i postawach. W coraz bardziej burzliwym świecie proroctwo to służy jako wezwanie do działania, skłaniając nas do patrzenia w głąb siebie, szukania współczucia i solidarności i przygotuj się fizycznie i duchowo na nadchodzące wyzwania. Krótko mówiąc, proroctwo Medjugorja za 2025 to potężny apel do ludzkości, aby zwróciła się do Boga, objęła współczucie i pracowała na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości pełnej braterskiej miłości. Obyśmy usłyszeli i działali zgodnie z tymi boskimi apelami. Pokuta, braterska miłość i duchowa gotowość doprowadziły wielu do zakwestionowania ich życiowych wyborów i poszukiwania głębszego połączenia z boskością. Wspólnoty wiary i duchowości na całym świecie odpowiadają na to wezwanie, organizując spotkania modlitewne, rekolekcje duchowe i inicjatywy promujące pokój i ochronę środowiska. Idea, że zbawienie jest powiązane z naszą relacją z innymi i planetą, doprowadziła wielu do ponownej oceny swoich priorytetów i poszukiwania głębszego związku z Bogiem. Proroctwo Medjugorja rozszerza swój zasięg na globalne wyzwania, przeplatając się z palącymi problemami naszych czasów, takimi jak świadomość ekologiczna, napięcia geopolityczne i pandemie. Daje poczucie realizmu katastrofalnym proroctwom, skłaniając te ostrzeżenia do interpretacji jako wspólne wezwanie do wzięcia większej odpowiedzialności i okazania współczucia w obliczu globalnych kryzysów. Patrząc z niepokojem na rok 2025, proroctwo Medjugorja przedstawia się zarówno jako ostrzeżenie, jak i przewodnik po przyszłości ludzkości. Podobnie jak wszystkie proroctwa tej wielkości, proroctwo Medjugorja nadal wywołuje debatę i krytykę. Pozostaje jednak niezaprzeczalną siłą, która wzywa nas do refleksji nad tajemnicami istnienia, kruchością naszego świata i głębią naszej duchowości. Zanim się pożegnamy, bracia i siostry, należy rozważyć jeszcze jedną kwestię. Przesłanie Medjugorja nie tylko ostrzega nas przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami, ale także inspiruje nas do znalezienia ścieżki wiary i odnowy. Obyśmy usłyszeli to wezwanie z otwartym sercem i gotowi do działania, zawsze szukając współczucia, solidarności i pokoju. Niech refleksja nad tym proroctwem doprowadzi nas do lepszej przyszłości w harmonii z Bogiem i Ziemią. Okropne proroctwo, które może się spełnić wcześniej niż oczekiwano, być może w czerwcu tego roku. Podsumowując, proroctwo Medjugorja za 2025 reprezentuje złożone przesłanie, które przeplata wymiar duchowy, środowiskowy i społeczny. Chociaż budzi kontrowersje dotyczące jego autentyczności i intencji, jego wpływ jest niezaprzeczalny,
prowadząc jednostki i społeczności do refleksji nad ich życiowymi wyborami, ich relacjami z planetą i ich poszukiwanie głębszego związku z Bogiem. To przesłanie nie tylko ostrzega przed możliwymi katastrofami, ale także zachęca nas do głębokich zmian w naszym życiu i do wzięcia większej odpowiedzialności za siebie, ludzkość i naszą planetę. Dziękujemy za obejrzenie do końca filmu. Co sądzisz o dzisiejszym temacie? Zostaw komentarz poniżej i nie zapomnij subskrybować kanału. Naciśnij przycisk powiadomienia obok, aby otrzymywać ostrzeżenia, gdy będzie dostępny następny film.